kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Elektrotechnika. O czym są te studia? Elektrotechnika to inaczej inżynieria elektryczna. Związana jest z wytwarzaniem, przekształcaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem, magazynowaniem i użytkowaniem prądu elektrycznego. Elektrotechnika ma niezwykle szerokie zastosowania, co daje duże możliwości na rynku pracy. Jest to kierunek, który przeżywa znaczne przeobrażenia i rozwija się bardzo dynamicznie. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą precyzja, odpowiedzialność, ostrożność, ścisły umysł, dokładność, kreatywność. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak znajomość i zastosowanie urządzeń elektrotechnicznych, znajomość problematyki związanej z przesyłaniem prądu, zastosowanie wiedzy o różnych metodach wytwarzania prądu elektrycznego, budowanie systemów oraz przemysłowych instalacji elektrycznych, bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrotechnicznych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak obwody elektryczne, propedeutyka matematyki, laboratorium fizyki, metody numeryczne, geometria wykreślna. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Realizacja idei Smart City poprzez systemy sterowania i nadzoru. Transformatory nadprzewodnikowe HTS. Analiza efektywności pracy i sprawności pompy ciepła. Model numeryczny przepustów prądowych chłodzonych kontaktowo. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają pracę w elektrowniach i stacjach przesyłowych, kierowanie firmą w branży elektrotechnicznej, pracę w firmach w branży energetycznej, pracę w przemyśle ciężkim, pracę w instytucjach rządowych zajmujących się energetyką. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.